Witam wszystkich w kolejnym odcinku Zapytaj Rof. Z tego miejsca chciałem Jeremu podziękować za nominację. Postaram się odpowiedzieć tutaj wszystkim dzisiaj na 11 pytań. No i może tyle. Zacznę od pierwszego. Pytał Łukasz Kozik. Jesteś jedynym zawodnikiem ROW-u mającym za sobą grę za granicą. Opowiedz młodszym kibicom nieco o twojej przygodzie z piłką. Po twojej kontuzji i wyjeździe do Holandii za chlebem, gdzie kopałeś amatorsko, mało kto stawiał, że w wieku 26 lat zadebiutujesz na centralnym szczeblu rozgrywek i będziesz żył z piłki nożnej. Wcześniej grałeś tylko w trzeciej lidze. A więc tak, no a gdzieś do 20 roku życia byłem zawodnikiem tutaj ROW-u. W sezonie 2010-2011 grałem całą rundę jesienną, po czym przydarzyła mi się kontuzja kręgosłupa i zrobili na awansa drugiej ligi w tym sezonie, ale gdzieś nie przedłużono ze mną tutaj kontraktu i później poszedłem do okręgówki, do jedności Jekowice. Ja tam łączyłem grę w piłkę z pracą w Techpolu. To są systemy hydrauliczne dla kopalń i byłem tam ślusarzem. Pracowałem tam jakieś 2 lata. Po rocznym pobycie w jedności przeszedłem do trzecioligowej przyszłości ROW-ów. Tam nawet fajny okres w tej drużynie przeżyłem. Gdzieś też w pierwszej rundzie byliśmy liderem tej trzeciej ligi. No ale później niestety gdzieś po śmierci prezesa tam to się posypało i po półtorarocznym pobycie tam klub wycofał się z trzeciej ligi. I niestety musiałem sobie zdać sprawę, że gdzieś, no gdzieś tych pieniędzy brakowało. No i postanowiłem wyjechać za granicę. I tam właśnie w Holandii grałem w polskim klubie VV Heddel. I tę grę łączyłem właśnie z pracą. Tutaj pewnie niektórych zdziwię, a pracą w rzeźni. Pracowałem tam na produkcji. Też gdzieś tam to były gdzieś 2 ciężkie lata dla mnie. Gdzieś tak można powiedzieć szkoła życia. Bo gdzieś grając i trenując było to bardzo ciężkie do robienia, gdyż w pracy, na moim akurat stanowisku, czasami pracowałem gdzieś od 7 rano do 7 wieczorem i gdzieś na 20 musiałem jeszcze dojechać na trening. A czasami gdzieś tam były jakieś momenty zwątpienia, ale się nie poddałem i gdzieś na pewno tego nie żałuję, że się tam nie poddałem. Wracałem jakby do coraz lepszego grania i po półtora roku tam poszedłem do czwartoligowego klubu z Schindel w Holandii i to już był fajny poziom, można było się wiele nauczyć. Będąc tam byłem jednym z najstarszych zawodników, co ciekawe, gdzieś na szczeblu czwartoligowym miałem wtedy 25 lat, a ode mnie był jeden zawodnik tylko starszy, reszta gdzieś tam po 20-21 lat i naprawdę ten poziom widać było, że wyszkolenia technicznego i ogólnie ogrania jest bardzo wysoki. No ale co, minęło kolejne pół roku i po 2 latach postanowiłem gdzieś wrócić tutaj do Polski i szukać szczęścia tutaj. Znalazłem go w sumie w Czańcu, to była trzecia liga śląska. Zagrałem tam całą rundę wiosenną i gdzieś w ostatnim meczu graliśmy bodajże z Grunwaldem Ruda Śląska. Przyjechał obserwator tutaj z ROW-u na mecz. Akurat obecny asystent Mateusz Kurz. I obserwował tam 2 zawodników, ale nie mnie. Obserwował 2 innych zawodników, ale w tym meczu akurat udało mi się ustrzelić hat-tricka. Będąc stoperem i dostałem od niego pytanie, czy nie chciałbym znowu spróbować sił tutaj. Gdzieś, no, na pierwszy, jakby pierwsze moje myśli były takie, że nie wiem, czy bym się na tym drugoligowym szczeblu odnalazł, bo gdzieś dopiero pół roku w tej trzeciej lidze tutaj, a
No, miałem takie chwile, że nie wiedziałem, czy mam tutaj przyjść, czy nie, ale jakoś zdecydowałem, że spróbuję tutaj swoich sił. No i trener Dietmar Bremer po wcześniejszych testach wydał pozytywną opinię o mnie i tak znalazłem się tutaj. No i to myślę tyle z mojej historii obecnej. Pytał Łukasz Kozik, jeszcze drugie pytanie ma, a co masz wspólnego z Damianem Koleszko i dlaczego? I tutaj mam taki mały dylemat, bo nie wiem, o co chodzi o Z. Także powiem pomidor. Może to będzie taka moja odpowiedź na to. Pytanie trzecie. Pyta Gabriel Nowak. Czy czujesz się obecnie w tak dobrej dyspozycji, że mógłbyś spróbować swoich sił w ekstraklasie? Jeżeli tak, to w jakim klubie z ekstraklasy chciałbyś zagrać? Myślę, że do poziomu ekstraklasowego jeszcze mi daleko. Wiele, wiele w mojej grze byłoby do poprawy, gdybym tam się chciał znaleźć. No i na tym skończę, a w jakim klubie ekstraklasy? Myślę, że gdyby przyszła oferta z ekstraklasy, to raczej bez znaczenia byłoby, z jakiego to jest klubu, bo jednak jest to najwyższy poziom w Polsce. Wiadomo, gdzieś tam utożsamiam się z Górnikiem Zabrze, tak jak większość tutaj chłopaków. No i jakby z tego akurat klubu przyszła oferta, to na pewno bym się nie zastanawiał dwa razy, tylko bym ją przyjął. Jeszcze jedno pytanie od Gabriela. Jak oceniasz jako zawodnika swojego konkurenta na obecnej pozycji Jasia Janika? Fajne pytanie, Gerwas. No, z Jasiem jest o tyle fajna sytuacja, że gdzieś 12 lat chodziliśmy do jednej klasy. Później byliśmy tutaj w Rowie też razem. Nawet w przyszłości Rogów na pół roku spotkaliśmy się w jednym klubie. Gdzieś był tutaj wypożyczony z Rybnika. No i jesteśmy naprawdę tak już przyjaciółmi od 20 lat prawie. Więc jest to kawał czasu. Znam go od podszewki. Ale jak go oceniam jako zawodnika, to myślę, że na pewno jest zawodnikiem bardzo zdeterminowanym do tego, żeby tutaj w tym klubie odnosić sukcesy. Chyba oprócz tego pobytu półrocznego w Rogowie, całą swoją karierę gdzieś przebywa tutaj. To jest fajne. Na pewno jest to rywalizacja na zdrowych warunkach. Gdzieś po meczu z Jastrzębiem Jasiu teraz skoczył. Zagrał dwa dobre mecze i myślę, że na pewno ta rywalizacja nam nie zaszkodzi. No a czy byłoby lepiej grać razem w składzie? To myślę, że na pewno by to nam na lepsze wyszło. Jak już konkurujemy, no to wiadomo, jeden skakuje, drugi musi gdzieś usiąść na ławce i czekać na swoją szansę. Na pewno żaden z nas nie odpuszczał w żadnym momencie sezonu i na każdym treningu, w każdym meczu chcemy udowadnić to, że po prostu zasługujemy na tę grę. Ostatnie dwa mecze zagrał Jasiu, a myślę, że wyniki nie były takie złe. Gdzieś te dwa remisy ostatnie na pewno były wywalczone przez naszą drużynę. No i co? No ja teraz będę czekał chyba na swoją szansę kolejną. Tyle. Piąte pytanie. Pyta Marcin Gabelkiewicz. Przeciw jakiemu napastnikowi grało się panu najciężej? A jakie są twoje słabe strony? Co byś chciał poprawić w swojej grze? Z tym napastnikiem na pewno będzie trudne pytanie, bo nie przypominam sobie, przeciw komu by się grało właśnie najciężej. A raczej większość tych napastników jest dziś są to wysocy napastnicy, z którymi nie ma takiego dużego problemu na tle szybkościowym, a raczej to jest walka fizyczna, więc nie mógłbym tutaj nikogo z nich wyróżnić. No. Jakie są moje słabe strony? No. Dziś, jak każdy obrońca, chciałbym na pewno poprawić krycie 1-1 i taką swoją koncentrację gdzieś w tym polu karnym, żeby tego napastnika nie odpuszczać. Pracuję nad tym ciągle, gdzieś konsultuję to i z trenerem Rolandem, i z trenerem Pawłowskim. Zawsze jakieś cenne rady od nich dostaję i nad tym bym chciał pracować i to bym chciał właśnie poprawić gdzieś w swojej grze.
Pytanie szóste, również od Marcina. Kto najlepiej dogrywa piłkę ze stałych fragmentów gry? No tutaj akurat w naszej drużynie, teraz Paweł Jaroszewski jest takim jakby, nie wiem, pierwszym do wykonywania tych stałych fragmentów. A na pewno gdzieś tam Robert Kosz czy Mariusz Muszaj, gdy będą musieli podejść do tych stałych fragmentów, to też by to pewnie dobrze robili. No Jaro ma akurat tych asyst najwięcej. Dużo mamy sytuacji z tych stałych fragmentów gry, więc wypada się z tego tylko cieszyć. Pytanie numer 7. Pyta Przemek Nagrodzki. Jak się pan czuje jako jeden z najlepszych strzelców drużyny? Nawet o tym szczerze powiedziawszy nie myślę. Gdzieś udało mi się w tym sezonie strzelić 3 bramki, ale również gdzieś tam Paweł Jaroszewski, chyba Mariusz Muszalik i Przemysław Brychtyk bodajże mają również te 3 bramki. I widać właśnie, że nikt jakoś tak się w tym elemencie u nas bardzo nie wyróżnia. Nie ma takiego jednego króla strzelców. Może to nawet lepiej, bo nie spoczywa na jednym zawodniku ciężar zdobywania tych bramek, tylko jest to rozłożone na więcej zawodników. Nasi napastnicy robią dużo roboty właśnie fizycznej gdzieś tam z przodu, może dlatego mniej tych bramek strzelają. No i gdzieś możemy my to wykorzystać, obrońcy, bo i Szymon Jary, i Dawid Gojny też postrzelali bramki z tych stałych fragmentów, więc wypada się tylko z tego cieszyć, że gdzieś się wszyscy możemy jakoś te bramki zdobywać. Pytanie 8. Pyta Jakub Kirsek. Jaki jest sekret stałych fragmentów gry? Sekret stałych fragmentów gry? Chyba umiejętność znalezienia się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie. I gdzieś kto to robi najlepiej, to ma najwięcej tych sytuacji strzeleckich. No i na pewno gdzieś to dogranie z rogu czy z rzutu wolnego musi być precyzyjne i gdzieś na tym dużo bazujemy, ale dużo czasu też nie poświęcamy na tym na treningach, gdzieś 10 minut w piątek może przed meczem, a jednak to wychodzi i na pewno wypada się tylko z tego cieszyć. Pyta Wojtek Orzeł, 9. pytanie. Czy zakola pomagają panu lepiej grać głową? No, aż i powiem ci, nie spodziewałem się takiego pytania. Ale czy pomagają? No, gdzieś te bramki głową strzelam. Może coś w tym jest, że te zakola coś z tym robią, ale ja już te zakola mam dość długo. Bo chyba z 7-8 lat już gdzieś. Już nawet tutaj w moim pierwszym pobycie w Rowie zawsze z Łukaszem Żyrkowskim śmialiśmy się z tego, bo on gdzieś był, nie wiem, 4 czy 5 lat starszy ode mnie, a zawsze jak ktoś poruszył temat jego zakoli, to gdzieś tam, no weź, popatrzcie na Bobiego, on też ma zakola, jest gdzieś tam 5 lat młodszy ode mnie, nie? Więc zawsze gdzieś ten temat powracał. No, czy one pomagają? No, gdzieś ten element gry głową od zawsze był takim moim mocnym punktem w grze w piłkę. Wiele tych bramek zawsze gdzieś tam udało mi się głową strzelić, nawet gdy jeszcze tych zakoi nie było, także czy one pomagają, tak do końca ci chyba nie odpowiem. I pytanie 10 od kolegi Arkadiusza Lalko. Pozdrawiam serdecznie oczywiście, halo. Będąc na kilku meczach zauważyłem, że bardzo uważnie słuchasz podpowiedzi drugiego trenera. Widać, że między wami jest chemia. Czy mógłbyś powiedzieć coś więcej o waszych relacjach? Oj, taki trochę strzał w kolano, jakbym to powiedział. Szczerze powiedziawszy, nie za bardzo go tam z boku słyszę, ale gdzieś jak takie coś dojrzałeś, no to wypada mi odpowiedzieć, że na pewno gdzieś z trenerami, z całym sztabem szkoleniowym musimy się dobrze rozumieć. No a czy akurat z drugim trenerem jest chemia? Oj. Ja jej sam jakoś nie dostrzegam, ale,
Ale może jak ty ją tam dostrzegłeś, to coś tam musi w tym być, no. Z każdym trenerem rozumie się dobrze i na tym bym to zostawił. Pytanie 11 również od Arka. Pomimo wysokiego wzrostu nie miałeś problemu z ćwiczeniami rozciągającymi. Pamiętam, że bardzo dobrze wychodził ci siat płotkarski. Czy do tej pory praktykujesz tą formę rozciągania niezależnie od miejsca, w którym jesteś? To by było z mojej strony tyle. Powodzenia. Siat płotkarski. Gdzieś tam na pewno jest to bardzo dobre ćwiczenie, Arek. Polecałbym je każdemu piłkarzowi, bo jest pomocne na pewno gdzieś w rozciąganiu i tutaj na pachwi, nawet gdzieś mięśni czworogłowych, dwugłowych, a nawet pleców. Jest to uniwersalne ćwiczenie, jak dobrze wiesz. I czy praktykuję ją do teraz? Właśnie ostatnio może mniej, ale może wynika to z tego, że jest teraz coraz więcej deszczu i gdzieś rozciągam się bardziej gdzieś w pozycji stojącej. Po pytaniach od kibiców, czy tam kolegów nawet, przychodzą pytania z szatni. Trochę się ich obawiałem, ale myślę, że dam radę sobie odpowiedzieć. Pierwsze pytanie jest takie. Kiedy i jak odkryłeś w sobie talent muzyczny? Myślę, że to nie było tak, żebym gdzieś ten talent miał odkrywać. Każdy gdzieś lubi śpiewać, a jeden to robi lepiej, drugi gorzej. A tak się jakoś przyjęło, że gdzieś tam nawet na zakończeniach czy w szatni lubimy sobie czasem pośpiewać i wezmę czasem ten mikrofon i gdzieś swoje ulubione kawałki zaśpiewam. Może gdzieś mam coś takiego, że szybko zapamiętuję teksty tych piosenek, więc jest mi może łatwiej to śpiewać. Gdzieś na pewno na kolejnym zakończeniu będzie to jakiś wycinek z tej imprezy zakończeniowej. Coś postaram się zaśpiewać, żeby ten czas nam wszystkim umilić. Pytanie drugie. A na jakiej pozycji byś Cię widział oprócz obrony? Tutaj myślę, że na pewno byłaby to pozycja napastnika. Już gdzieś w gimnazjum, czy chyba nawet liceum, trener Frydecki wystawiał mnie na dziewiątce. I nie wychodziło mi to źle. Gdzieś dużo tych bramek tam udało się strzelić i gdy była taka potrzeba na wejścia tutaj do napadu, to myślę, że skorzystałbym z tego i chciałbym drużynie pomóc, strzelając jakieś ważne bramki. Pytanie trzecie. Czy to prawda, że jak byłeś zawodnikiem drużyn juniorskich ROW-u, uczniem liceum sportowego, to czy miałeś propozycję z Odry Wodzisław? Ówczesna ekstraklasa, młoda ekstraklasa. Jeśli tak, to jak to się stało, że tam nie trafiłeś? No, była taka sytuacja. Trenowałem tam bodajże 2 miesiące. Byłem już z ekipą młodej ekstraklasy Odry Wodzisław na obozie nawet. Dobrze się tam nawet czułem, a jakiś w sparingach też dobrze wyglądałem. Trener ówczesny tej młodej ekstraklasy, Skrobacz, który teraz jest trenerem w Jastrzębiu, bardzo gdzieś optował za tym, żebym tam przeszedł. No a jak to się stało, że tam nie trafiłem? No, na początku marca, chyba pierwszy trening w marcu, przyjechałem na kolejny trening. Tak jak na każdy, gdzieś nie spodziewałem się żadnej rozmowy z nim. No, ale wziął mnie gdzieś do biura i powiedział tak, że po prostu transakcja nie doszła do skutku. No i po tym dwumiesięcznym okresie tam musiałem gdzieś wrócić tutaj do grania w ROW-ie. Przez to właśnie też jakiś może gdzieś ten młodzieńczy temperament zadziałał i
Wczesny trener Franciszek Krótki chciał, żebym gdzieś trenował z pierwszą drużyną, ale właśnie jakby nie wiem, czy się obraziłem, czy jak to nazwać. Nie chciałem trenować wtedy z pierwszą drużyną i gdzieś tylko w MC trenowałem i grałem. No a ten pobyt w Odrze, jakbym jeszcze miał określić, to na pewno sam sobie stworzyłem wtedy duże problemy w szkole, bo gdzieś treningi były rano i przez te dwa miesiące to może byłem dwa razy w szkole i zrobiły się spore zaległości, ale jakoś udało się z tego wyjść i na koniec roku poradziłem sobie gdzieś z tymi wszystkimi zaległościami. A czy żałuję, że tam wtedy do tej Odry nie trafiłem? Gdzieś teraz jesteśmy my na szczeblu centralnym, a Odra gdzieś błąka się po okręgówce czwartej lidze, więc myślę, że wyszło mi to i tak gdzieś na dobre. Pytanie czwarte. Jak to jest zagrać mecz derbowy z Jastrzębiem przeciwko zawodnikom, z którymi rywalizowaliście 10-15 lat temu w trampkarzach? Juniorach razem z Jankiem Janikiem czy Mateuszem Kurcem, a po tylu latach spotkaliście się na poziomie centralnym. Czy 10-15 lat temu pomyślałbyś, że możecie się spotkać w takiej konfiguracji na poziomie centralnym? Jakie to uczucie? No zawsze te mecze derbowe z Jastrzębiem były trudne. Rywalizacja była na bardzo wysokim poziomie, nawet w juniorach. Z obecnych zawodników z Jastrzębia wiem, że Kamil Szymura, Kamil Jadach grali w tych meczach. No i zawsze były to mecze zacięte, z których raz zwycięsko wychodziliśmy my, a raz Jastrzębie. I na pewno gdzieś w juniorach był to jeden z najtrudniejszych przeciwników dla nas. Znaczy spodziewałem się, że na poziomie centralnym się spotkamy. Jastrzębie gdzieś awansowało do tej ligi, no i jest rewelacją, jak wszyscy wiemy. No na pewno to jest takie fajne, że gdzieś w juniorach się rywalizowało z nimi, no i teraz na boisku można było się również z nimi zmierzyć. Niestety trzeba było uznać ich wyższość w Jastrzębiu. Mam wielką nadzieję, że jak oni przyjadą do nas, to wynik będzie odwrotny i my na własnym boisku zdobędziemy z nimi 3 punkty i to my będziemy się cieszyć po meczu. Co lubisz robić w wolnym czasie? W wolnym czasie gdzieś na pewno spędzam czas ze swoją narzeczoną. Chociaż też tak różnie z tym bywa, bo gdzieś w weekendy tam jeżdżę do niej. Bo nie zawsze mam taki komfort, żeby do tych Katowic dojechać. A oprócz tego spędzania czasu z narzeczoną, myślę, że lubię posłuchać muzyki. A gdzieś ostatnio właśnie też zacząłem gdzieś działać, może tak powiem, w swoim biznesie. A co z tego wyjdzie, to tego jeszcze nie wiem. Gdzieś chciałbym się zabezpieczyć na kolejne lata i coś w tym kierunku robić. No. Oprócz tego na pewno lubię jeździć na rowerze, chociaż teraz pogoda na pewno w tym nie pomaga. No i to by było chyba na tyle. Chciałbym podziękować za wszystkie pytania. No i również zaprosić na kolejne Zapytaj ROW, które odbędzie się już w nowej rundzie wiosennej. Pozdrawiam.